Ja myślę, że należy. Natomiast no, nie z długą tradycją i taką długoletnią praktyką dziennikarską, że tak zwane notatki agencyjne, jakieś krótkie wiadomości z działu miejskiego, no podpisywane są jakimś tam skrótem dziennikarskim, prawda? W takiej gazetce. Wie pani co, no jeśli to jest króciutka notatka na temat tego, że odbyły się mistrzostwa szkoły w piłce nożnej i wygrała klasa, no ja wiem, pierwsza A, drugie, taki jakiś news, to może rzeczywiście być tylko JM, WS, czy jak tam to wygląda. Natomiast jeśli jest to już artykuł o pewnych, no, jeśli to już jest komentarz, powiedziałbym do czegoś, prawda, to ja byłbym zdecydowanie za innymi nazwiskiem. Taki tekst dziennikarski, który spełnia taką beznamiętną, jeśli chodzi o funkcję ekspresywną, spełnia beznamiętną funkcję informacyjną, to tam wystarczy rzeczywiście tylko jakieś inicjały, imienia, nazwiska, czy jakiś tam trzy czy czteroliterowy. Natomiast tekst, który już jest komentarzem, nie mówiąc już o tekście recenzyjnym, recenzja filmu, recenzja sztuki teatralnej, bezwzględnie bym to podpisywał, a przecież tak też no, się uderzę w ten element no, satysfakcji. Ja myślę, że to jest w tym zwłaszcza wieku zobaczyć swoje imię i nazwisko w gazecie, czy powiatowej, czy miejskiej, czy szkolnej, to jest przecież niezwykła radość. Ja powiadam, ja się z pierwszego wydrukowanego w Agorze artykułu bardziej chyba cieszyłem niż z wydrukowanej pracy doktorskiej.